Siedzę tutaj na schodach budynku, gdzie ze 40 lat temu to była piekarnia. Te schody są o tyle ważne, że pamiętam, że jako mały brzdąc, wchodząc po nich, wydawały mi się bardzo strome. Teraz widzisz, że są normalne, takie nawet nieszczególnie duże schody. I dlaczego o tym mówię w jednej minutówce? Dlatego często nasze wyzwania, czy w biznesie, czy w życiu, mi schodami się wydają. Stajesz przed czymś i mówisz, kurczę, są takie schody, taka bariera, chyba tego nigdy nie pokonam. A potem, gdy już dojrzewasz, dorastasz, zbierasz doświadczenie, mówisz, kurczę, jakieś są małe schody, w ogóle zabawne, że się bałem tych schodów. Zostawiam Was taką refleksją, że czasami warto stanąć przed tymi schodami, przejść przez nie, jest ogromna satysfakcja, jak się przez nie przejdzie, a potem spojrzysz z boku i mówisz, kurczę, takie małe schody, było się czego bać? No, nie było. A potem kolejne schody stają, które są wyzwaniem i znowu je pokonujemy. I znowu jak wzrośniemy, wydają się duże. Życzę Wam dobrych i owocnych przejść przez schody.